Witam Was. Zwabiłem Was tutaj tematem korespondencji wojaszka Horbana z Janem Pospieszalskim i będziemy na ten temat rozmawiać, bo warto rozmawiać, aczkolwiek będzie to wstępem do rozmów na temat COVID-a w ujęciu politycznym. Zapraszam. Kilka dni temu Jan Pospieszalski ujawnił korespondencję SMS-ową z Andrzejem Horbanem. Korespondencję z 2020 roku. No i na pozór robi to wrażenie, aczkolwiek jeżeli tak usiąść, przemyśleć, nie dać się ponieść emocjom, no to my wszystko już wiemy. Teraz wojaszek Horban w środowisku, w którym ujawniło się tę korespondencję, no to wojaszek Horban jest osobą skompromitowaną, która funkcjonuje jak taki koszałek opałek, do którego można przyjść i on tam poopowiada różne historie. On działa na zasadzie takiego lekarza z dobrego wojaka Szwejka, który na wszystko zalecał lewatywę. Tak wiemy z góry, że u wojaszka Horbana też wszystko sprowadza się do jednego. No potem jeszcze doszły dwa elementy pozamedyczne, prawda? Więc my to wszystko już wiemy. Jedyną nowością, dla mnie przynajmniej, to był knajacki język profesora, który pisał no tak jakby na piwo się, czy na wódkę by się umawiał z jakimiś kamratami, a nie do telewizji na opiniotwórczą debatę. To jest jedyne, co mnie zaskoczyło. I znajdujemy się w sytuacji, gdzie my się teraz zastanawiamy, co starszy pan miał na myśli. Co on tam myślał o tych, co on myślał, pisząc o płaskoziemcach, że płaskoziemcy mogą mieć rację. Czy wprost mówił, że doktor Bodnar miał rację, próbując leczyć COVID-a? Czy to może była jakaś figura retoryczna? No bo jeżeli rozebrać tą wypowiedź na czynniki pierwsze, to jest oksymoron. Płaskoziemca jest osobą, która nie ma racji, która obstaje przy niesprawdzonych, nienaukowych poglądach, więc jak płaskoziemca może mieć rację? I my nad tym tutaj się zastanawiamy, gdzie my powinniśmy, przyjmując, gdybyśmy żyli w normalnym kraju, śledzić z wypiekami na policzkach ewentualny proces czy śledztwo w kilku kwestiach. Po pierwsze, remdesivir, kupno leku, którego nie zalecało WHO, kupno leku, z którego wycofały się niektóre kraje europejskie, jak chociażby Francja, ale jest tego więcej, mówię teraz z głowy, że lek nie działa. Okej, kupno niedziałającego leku to jest jedno, ale jeżeli producent jest hojnym sponsorem fundacji założonej przez wujaszka Horbana, nad którą ma pełną kontrolę, bo on tam opowiadał, że on zapomniał o tej fundacji, że on tam w ogóle tym nie kieruje. No ale wystarczy spojrzeć w statut. On ją założył, fundacja sobie leci na autopilocie, tak możemy przyjąć, ale jeżeli coś trzeba zmienić, to założyciel ma prawo głosu, jedyne prawo głosu, a w każdym razie najważniejszy głos. Kwestia kolejna to zaniechanie poszukiwania lekarstwa, ewentualnego lekarstwa na COVID-a wśród już istniejących leków. Widzieliśmy obstrukcję przy amantadynie, gdzie nie przesądzając, bo ja nie jestem lekarzem, czy to działa, czy to nie działa, ale to jest chora sytuacja, że po półtora roku od tych SMS-ów, od tej ogólnopolskiej debaty, my cały czas nie wiemy, czy to w badaniach klinicznych działa, czy nie działa. Mamy jedną stronę, która mówi działa, ja leczę, a druga, która no, mówi wprost, no nie. I nie możemy tych badań przeprowadzić. Mamy szpitale pełne ludzi, bo tak nam koledzy pana Pospieszalskiego w TVP mówią. I co? I nikt nie chce spróbować się wyleczyć tym pod okiem lekarza, prawda? Nikt nie chce się tym lekiem leczyć, czy wspomagać leczenia? Nie. Tutaj jest obstrukcja, którą powinna zająć się milicja. No i kwestia następna, te głupkowate zalecenia odnośnie selektywnych lockdownów. Zamkniemy fryzjera, zamkniemy kosmetyczkę, ale montownię Volkswagena to my możemy otwartą zostawić. Czy halę Amazonu, prawda? Tutaj tym powinna już zajmować się od dobrego roku milicja, a my dostaliśmy, co starszy pan miał na myśli. Bardzo fajnie, że teraz po czasie takie SMS-y wychodzą, bo można jeszcze bardziej punktować skompromitowanych ludzi. Tyle, że no, pan Pospieszalski ujawnia to nie wtedy, kiedy lamentując, że schodziły dziesiątki tysięcy ludzi i trzeba było powstrzymać to szaleństwo. Nie, wtedy pan pracował w TVP. Ujawnia to wtedy, kiedy go wyrzucono. Ujawnia to wtedy, kiedy szuka sobie miejsca wśród niezależnych komentatorów. I teraz, żeby nie było, ja panu Pospieszalskiemu kibicuję. Niech idzie drogą Witolda Gadowskiego, niech ma program z równie wysoką oglądalnością i mówię to bez przekąsu. Aczkolwiek chciałem wyjaśnić tą sytuację, że my tutaj w prezencie dostaliśmy odgrzewany kotlet i na heroizmy był czas 1,5 roku temu, kiedy można było naprawdę, no, można było wujaszka Horbana uderzyć tak, żeby zabolało. Powiedzieć, no wiem, doktorze Horbanie, ja wiem, że się prywatnej korespondencji nie ujawnia, ale o co chodziło z tymi płaskoziemcami? Na szybko, na gorąco w TVP ujawnić, tak? Teraz to właśnie, to nam pozostało, co starszy pan miał na myśli, no i pan Pospieszalski, no wręcz nam podpowiada, tak, że płaskoziemca, taki oksymoron, to odnosi się do doktora Bodnara i tutaj przyznajemy rację. No fajnie, ale ja bym wolał to usłyszeć na gorąco od zaskoczonego wujaszka Horbana i może parę tysięcy istnień ludzkich, na których tak teraz zależy panu Pospieszalskiemu, mogłoby zostać uratowanych, a teraz no użyliśmy to wtedy, kiedy jest nam to potrzebne. Powiem to jeszcze raz. Cieszę się, że osoba takiego formatu będzie niezależnym komentatorem i mam nadzieję, że będzie zdobywał grono widzów, bo im więcej jest niezależnych komentatorów, tym dany głos się niesie. Większej ilości ludzi nie będzie można uciszyć. Po prostu. Zawsze głos autorytetów będzie się odbijał i będzie dochodził do większej ilości ludzi, która chociażby do tych, którzy będą powątpiewać, no kurczę, a może ta nasza Rada Medyczna to nie we wszystkim ma rację. I wtedy jest większa szansa, że trafi się na takiego byłego pracownika TVP, niż na jakiegoś tam właśnie tam chłopka, co tam sobie stoi przy ścianie, czy ma kamerkę włączoną i tam zna klawiatury opowiada. Rozumiecie, o co mi chodzi. To, że pan Pospieszalski chciał, nie chciał, prawda? Niejako został zmuszony wyrzuceniem z ciepłej posadki z TVP. Będzie komentował, punktował zaniedbania i głupie decyzje z ostatnich 2 lat. Jest nie do przecenienia, ponieważ o tym się jeszcze nie mówi, ale czeka nas wszystkich bardzo ważna batalia, może nawet i decydująca, bo teraz tam mamy odwilż. Teraz widzimy, że Omikron, który z jednej strony jest mniej zjadliwy, no wyśmigał, bardzo wyśmigał same zakażenia w mocno wyszczepionych społeczeństwach rzędu 80, 90, 90 parę procent. Izrael notuje teraz rekordy zejść. Można sobie to wszystko sprawdzić. No i ludzie zaczynają powątpiewać, prawda? Że ktoś tutaj się myli. Nie wiemy kto, nie wiemy jak bardzo, ale co innego nam obiecywano, prawda? Mocą swoich autorytetów. I teraz jest odwilż i teraz można na tą falę wskoczyć i winszuję wszystkim i gratuluję, że późno, bo późno, ale jednak wskoczyli. Aczkolwiek kwestią najważniejszą będzie COVID jako choroba endemiczna. No bo chyba trzeba się pomału oswajać z tym, że COVID z nami zostanie. Kwestia dyskusyjna, jaka to będzie zjadliwość. Może będzie to o wiele mniej niż Omikron. Nie wiem, nie jestem niezależnym ekspertem, tym bardziej zależnym, ale zostanie z nami i tam jakieś zejścia będą i mimo tego powrotu do normalności, to będzie teraz toczyła się gra, jak bardzo w jakim zakresie można wrócić do normalności, mówiąc oczywiście, ogłaszając, że to jest pełen zwrot do normalności. Otóż tutaj będzie toczyła się debata, tutaj będą naciski zakulisowe i spór, co zrobić, żeby wrócić do normalności, ale żeby nie było zejść na COVID-a. No i taka osoba jak pan Pospieszalski, z kontaktami, elokwentna, znana, będzie potrzebna, żeby temperować zapędy przedstawicieli handlowych koncernów medycznych. Czy to są przedstawiciele handlowi z partii rządzącej, czy wśród niezależnych ekspertów, to jest kwestia drugorzędna, ale wiemy, że ci ludzie nie wysilili się, by próbować na własną rękę szukać rozwiązań, które nie były podpowiadane przez przedstawicieli wielkiego kapitału. I dlatego politycy i Rada Medyczna, moim zdaniem, są ludźmi skompromitowanymi i tego typu pudelkowe wrzutki, no to jest piąta woda po kisielu, to jest ciekawostka, z której 1,5 roku temu mogło być naprawdę coś. No i to tyle. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną. Zapraszam na zakładkę wideo, żeby sprawdzić, czy któryś z ostatnich filmów was nie ominął, bo na głównej stronie tego nie widać. Są one wrzucane z opóźnieniem, nie wiem dlaczego. A także na zakładkę playlisty, by można było dla siebie znaleźć coś tematycznie. Pamiętajcie też o starszych filmach na portalu syp.tv odsypywania, gdzie tworzy się archiwum filmów poza, tych, których nie ma już ani na YouTubie, ani na CDA. Serdecznie zapraszam i jednocześnie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. Wszystkim wam dziękuję za to, że wchodzicie, oglądacie filmy, oglądacie je w playlistach, komentujecie. W dużej części są to komentarze merytoryczne na temat spieramy się, różnimy, a czasem zgadzamy ze sobą, a najważniejsze, żeby rozmawiać, bo warto rozmawiać. Życzę wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.